przy wyższym napięciu ten silnik zaczyna dosyć mocno iskrzyć. Także weźmy się teraz za demontaż tego silnika, wymianę wirnika, ponowny montaż i zobaczymy, czy to coś pomoże. No, już chyba udało się to zsunąć. Tak samo tutaj druga śruba. No i możemy teraz zamontować ten drugi wirnik. Tutaj jest już założone nowiutkie łożysko. Zakładam teraz tę obudowę z łożyskiem. Teraz ten element i możemy tutaj od razu przykręcić te śruby. Na to zakładam turbinkę i tu jest też taka podkładka. O, ze wszystkich stron chyba ładnie weszła. Nie wiem, może macie na to jakiś swój lepszy sposób. Wirnik teoretycznie się bardzo ładnie obraca i przynajmniej przy tej prędkości tutaj o nic nie obciera. Ok, szczotki mamy ponownie włożone. Wygląda na to, że żadne z uzwojeń wirnika nie jest nigdzie przerwane. Cześć, chciałbym Was dzisiaj zaprosić na krótki, myślę, odcinek, który będzie poświęcony tylko demontażowi i ponownemu montażowi silnika Silma RH5500A. Będę chciał też wymienić wirnik w tym silniku. Ten odcinek powstaje troszeczkę tak przy okazji filmu, który właśnie robię o odkurzaczu Zelmer 95S, w którym znajduje się ten silnik. On miał dosyć mocno już zużyte łożyska. Ja ten silnik na filmie o tym odkurzaczu Zelmer 95S rozkręciłem, wymieniłem łożyska, zmontowałem i ponownie uruchomiłem, ale niestety okazuje się, że ten silnik co prawda trochę lepiej chodzi po tej wymianie łożysk, ale bardzo, bardzo iskrzy, zwłaszcza na troszeczkę wyższym napięciu, dlatego pomyślałem sobie, że chciałbym jednak zobaczyć, jak on będzie działał po wymianie wirnika, a ponieważ na tym filmie o odkurzaczu Zelmer 95S już raz ten silnik rozmontowywaliśmy, montowaliśmy, więc pomyślałem sobie, że przy okazji zrobię, nie będę tamtego powtarzał, tylko zrobię taki w ogóle oddzielny odcinek, gdzie tylko ten demontaż i ponowny montaż silnika Silma będzie tematem, bo może tylko to się komuś przyda, a wymiana łożysk i w ogóle cały ten odcinek o odkurzaczu Zelmer 95S nie jest komuś potrzebny. Także w tym króciutkim odcinku po prostu rozmontujemy, zmontujemy ten silnik, a przy okazji wymienię w nim wirnik, żebym mógł dalej w filmie o tym odkurzaczu Zelmer 95S pokazać, czy ten silnik będzie się jeszcze nadawał w ogóle do użytku. Zanim ten silnik rozmontujemy, pokażę Wam tylko, jak on działa teraz. Przypominam, tutaj są już wymienione łożyska na nowe, ale niestety przy wyższym napięciu ten silnik zaczyna dosyć mocno iskrzyć. Zwróćcie może uwagę na zbliżeniu, na to iskrzenie przy troszeczkę wyższym napięciu. Nie mogę tego napięcia bardzo podnieść, bo byłoby to już niebezpieczne. Silnik jest niezamocowany na blacie, ale powinno wystarczyć, jeżeli go troszeczkę podniosę. Myślę, że dosyć wyraźnie było widać to mocne iskrzenie. Szczotki powinny być już dotarte, ale ten komutator jest faktycznie już dosyć mocno wytarty. Także weźmy się teraz za demontaż tego silnika, wymianę wirnika, ponowny montaż i zobaczymy, czy to coś pomoże. Silnik jest odłączony od zasilania. Po pierwsze wyjmuję tutaj z niego szczotki. Teraz muszę zdjąć tutaj tę przednią część pokrywy. Z jednej strony troszeczkę, z drugiej strony troszeczkę. Zdjąłem. Teraz odkręcam tutaj
nakrętkę. Będę sobie układał wszystkie te elementy zgodnie z ich kolejnością. Przepraszam, ja zdejmę rękawiczki. Będzie troszeczkę wygodniej. Jest. Zeszła ta podkładka. Turbinka z podkładką. Tutaj też jeszcze taka podkładeczka. Tulejka. Teraz muszę tutaj zdjąć tę część osłony turbiny, czyli po prostu sobie tutaj włożę śrubokręt czy jakieś dłutko. O, i uderzę i tak z kilku stron. No, już chyba o, udało się to zsunąć. Czyli pod spodem mam jeszcze jedną turbinkę z podkładką. Teraz muszę odkręcić tutaj te dwie nakrętki. Od zewnątrz trzymam za śruby, tu odkręcam nakrętki. To jest klucz 10, nawiasem mówiąc. To jest jeszcze podkładka sprężynująca. Tak samo tutaj druga śruba. Zdejmuję podkładkę i tę część, chyba kierownica to jest jeszcze taka malutka podkładeczka dystansowa na samym końcu. Teraz zdejmuję tę część z łożyskiem, które jest już wymienione. Wymianę tych łożysk możecie zobaczyć w filmie o Selmerze 95S. No i tutaj mamy w środku wirnik, o, wyjmuję go razem z nowym łożyskiem. No widać, że tutaj ten komutator jest taki już bardzo nierównomierny. Widać, że tutaj go te szczotki tak bardzo zabrudziły. Tutaj są fragmenty, które są właściwie jeszcze czyściutkie po czyszczeniu. Tutaj szczotka właściwie dotyka tylko tej części. No nie wiem, może gdyby te szczotki się jeszcze troszeczkę do niego dotarły, może by to lepiej działało. Ale zobaczymy, jak to będzie działało z tym drugim wirnikiem. No i możemy teraz zamontować ten drugi wirnik. Tutaj jest już założone nowiutkie łożysko, łożysko 629, aczkolwiek czy ten wirnik jest sprawny, czy będzie działał lepiej, czy być może gorzej od tego, który przed chwilą widzieliśmy, nie mam pojęcia. Dobra, ten wirnik, który wyjęliśmy z tego silnika, odkładam. Już mam go tutaj włożony w łożysko. No to montujemy wszystko ponownie. Przepraszam. Zakładam teraz tę obudowę z łożyskiem. Tutaj sobie od razu ustawię nie te otwory. O, te. Mogę to sobie od razu ustawić. Tutaj taka podkładeczka. Teraz ten element. I możemy tutaj od razu przykręcić te śruby. Czyli tak, wkładam tutaj śrubę. Podkładkę sprężynującą, nakrętkę. Zaraz to dokręcę. Teraz druga śruba. Śruba, podkładka, nakrętka. Ok. Teraz tu trzymam kluczem nakrętkę. Tutaj dokręcam śrubokrętem. OK. Dobra, chyba jest mocna. Teraz zakładam tutaj podkładeczkę. Na to zakładam turbinkę i tu jest też taka podkładka. O, turbinka i podkładka. Dobra, teraz muszę tutaj nałożyć tę część pokrywy. Tak równomiernie. Przepraszam.
O, ze wszystkich stron chyba ładnie weszła. Wirnik się obraca, dobra. Montujemy dalej. Tulejka. Podkładka. Turbinka. Podkładka. To była jeszcze taka dystansowa podkładka. I na to nakrętka była. W tej kolejności pamiętam, że to było montowane. Być może tu jeszcze jakaś nakładka na tę nakrętkę by się pod tę nakrętkę by się przydała. I teraz trochę mam kłopot, bo nie bardzo wiem, jak tutaj przytrzymać ten wirnik, żeby on się nie obracał. W polskich odkurzaczach jest tutaj na przykład typu 300, można złapać za koniec tego wirnika. Tutaj nie mogę, nie wiem, mogę spróbować jakoś delikatnie go tutaj, powiedzmy, przyblokować. Nie wiem, może macie na to jakiś swój lepszy sposób, bo ja go muszę tutaj porządnie dokręcić, inaczej będą mi się te wszystkie turbinki same ruszały. Dobra, wydaje mi się, że jest to mocne. Zobaczymy, czy nie będzie obcierało o obudowę turbiny. No i teraz musimy tutaj ładnie, równolegle, równomiernie założyć tę obudowę. Chyba nawet wszedł. Tak, zobaczcie, tutaj wszystko ładnie ze wszystkich stron weszło, tutaj wszystko weszło. Wirnik teoretycznie się bardzo ładnie obraca i przynajmniej przy tej prędkości tutaj o nic nie obciera. Dobra, to wkładamy teraz ponownie szczotki. Zaraz zobaczymy. Ta szczotka chyba tak. O. Jedna szczotka. Ok, szczotki mamy ponownie włożone. Wirnik się obraca. Zróbmy jego próbę, aczkolwiek nie gwarantuję, że będzie to w ogóle działało, albo że będzie działało lepiej. Zaraz jeszcze sprawdzimy tylko przejście prądu tutaj po przewodach i po szczotkach. Postawiłem sobie tutaj miernik, no i zobaczmy. Ok. No, obudowy nie ma. Wydaje się, że powinno to działać. A sprawdźmy jeszcze, przepraszam, sprawdźmy jeszcze, czy jest jakaś pozycja tego wirnika, w której nie ma przejścia po szczotkach. Wygląda na to, że żadne z uzwojeń wirnika nie jest nigdzie przerwane, że we wszystkich pozycjach, w każdym położeniu wirnika mamy przejście po szczotkach. Dobra. No to jeszcze raz przy zachowaniu środków ostrożności zróbmy próbę tego silnika po wymianie wirnika. Silnik jest podłączony do regulatora napięcia. Tutaj mam zmniejszone napięcie. Regulator włączam do listwy zasilającej. Niech on sobie troszeczkę pochodzi, żeby te szczotki się do niego dotarły.
okej, wydaje mi się, że jest lepiej niż w przypadku tego wirnika, którego działanie mogliśmy obejrzeć na początku. No a przede wszystkim w tym odcinku chodziło mi o to, żeby obejrzeć demontaż i ponowny montaż takiego silnika typu Silma RH5500A. A jeżeli interesuje Was, jak ten silnik będzie działał po zamontowaniu w odkurzaczu Zelmer 95S, to oczywiście zajrzyjcie do odcinka o tym odkurzaczu. Link umieszczę w opisie tego nagrania i zaraz na końcu. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Cześć, do zobaczenia.